W tym filmie chciałabym Ci opowiedzieć o współrzędnych biegunowych, ale zanim przejdę do sedna tego filmu, to pomówię przez chwilę o współrzędnych, które zapewne dobrze znasz i których często używasz, mianowicie o współrzędnych kartezjańskich, o prostokątnym układzie współrzędnych. No i we współrzędnych prostokątnych, żeby określić położenie jakiegoś konkretnego punktu, określamy ile kroków wzdłuż osi X trzeba, żeby do tego punktu dojść i ile kroków wzdłuż osi Y. Ponieważ nasz układ współrzędnych to jest ten punkt startowy nazywany początkiem układów współrzędnych oraz dwa prostopadłe kierunki określone osiami X i Y, no i względem tych dwóch osi i tego początku określamy położenie naszego punktu właśnie w taki sposób. A więc życiowo patrząc na współrzędne geograficzne, na małych odległościach, gdzie możemy sobie przybliżać powierzchnię Ziemi przez płaszczyznę, po prostu. Ile kroków, czy ile metrów, ile kilometrów musimy przejść na wschód lub zachód oraz ile musimy przejść na linii północ-południe, żeby dojść od miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca, w którym... Chcemy się znaleźć. Dosyć taka intuicyjna koncepcja, jeśli tak na to spojrzeć. Jest to też niezbędne narzędzie i w matematyce i w fizyce. Przy pomocy właśnie tego typu układów współrzędnych możemy sobie na przykład określać różne funkcje w postaci y od x, czyli wartości x przypisujemy jakiś y. W ten sposób otrzymujemy wykres funkcji, na przykład bardzo proste funkcje liniowe y równe a plus b, czy kwadratowe. Tak? Y równe w tym wypadku tutaj jakieś tam cx. Do kwadratu. Ewentualnie, jeśli nasza krzywa jest jakoś inaczej ułożona, na przykład w taki sposób, no to można określać x w funkcji y. Do tego być może jesteśmy mniej przyzwyczajeni, ale tak też można. Również w fizyce, w takim układzie współrzędnych, dosyć wygodnie się opisuje ruch. To znaczy, startujemy z jakiegoś punktu określonego właśnie współrzędnymi x0, jakimś y0 i poruszamy się, zaczynamy się poruszać po pewnym. To, że i w każdej chwili możemy powiedzieć, że nasz punkt ma współrzędną x, x od y t, y od t, w takim prostokątnym układzie współrzędnych, bardzo często jest wygodnie sobie porozkładać siły, rozwiązywać równanie Newtona dla każdej składowej osobno. To jest coś, co myślę, że znasz, właśnie z fizyki ruchu w dwóch wymiarach. Tym niemniej są takie w matematyce. Właśnie krzywe, figury, czy w fizyce takie ruchy, takie tory ruchów, których nie da się aż tak wygodnie opisać właśnie w, we współrzędnych prostokątnych. Zaraz sobie to zobaczymy. Mianowicie możemy sobie wyobrazić takie krzywe jak na przykład okrąg, albo spirala, albo jakiś taki kwiatek. I tutaj widzimy, że każdemu xowi odpowiadają co najmniej. Dwie wartości y, tak, na przykład w przypadku okręgu, równanie okręgu, myślę, że jest ci znane z matematyki, z geometrii, taki powiedzmy, niech on ma promień równy 1, tak? No to chcielibyśmy znać funkcję y od x, która określa właśnie okrąg. No to możemy napisać, że na pewno takie punkty należą do okręgu, ale zauważ, że będą to jedynie punkty należące od tutaj do tego półkola. Możemy również napisać i to nam da. Punkty należące do tego drugiego półkola. Tym da się, tym niemniej nie jest to już takie wygodne i praktyczne, i można się zastanowić, czy da się inaczej. Otóż okazuje się, że się da, i robi się to właśnie przy pomocy współrzędnych biegunowych. Zdefiniujmy je sobie teraz. Otóż tak, wróćmy do tego, co sobie rysowaliśmy na początku. Mamy jakiś punkt P, który ma jakieś współrzędne, czyli wiemy, tak jak już mówiłam, wiemy, ile kroków wzdłuż. Osi x trzeba pójść i wzdłuż osi y, żeby do tego punktu dojść. Ale moglibyśmy też sobie wyobrazić inny sposób określenia, gdzie również względem punktu 0,0 0 znajduje się punkt P. Mianowicie, moglibyśmy powiedzieć po pierwsze, jak daleko trzeba iść i w jakim kierunku. Prawda? Dwie informacje. Żeby się zorientować w przestrzeni dwuwymiarowej na płaszczyźnie, żeby znaleźć jakiś określony punkt, tak czy siak, jakbyśmy się nie starali, potrzebujemy znać jakieś dwie liczby, albo właśnie współrzędne x y, tak jak tutaj ile kroków wzdłuż tej osi, ile wzdłuż tej, albo na przykład właśnie w którą stronę musimy się odwrócić żeby patrzeć w stronę punktu P i jak daleko w tym kierunku musimy iść. Czyli mamy takie dwie wartości określające właśnie położenie punktu P na płaszczyźnie równoważne do współrzędnych XY. R, ta odległość jest zawsze większa lub równa 0, przy czym jest równa 0 tylko w przypadku punktu 0,0. Wszystkie inne punkty na płaszczyźnie poza punktem 0,0 mają jakąś niezerową odległość od punktu 0,0, to jest jasne, no a kąt φ przebiega od 0 do 2 pi używamy miary łukowej, używamy radianów. Przy czym wartości 2 pi już nie potrzebujemy, ponieważ 2 pi wskazuje nam dokładnie ten sam kierunek co 0. Podobnie liczby większe niż 2 pi już też nie są potrzebne, ponieważ jeśli mamy jakąś wartość większą niż 2 pi, no to znajdziemy w zakresie od 0 do 2 pi jakąś wartość, która nam określa dokładnie ten sam kierunek, tak? Jakiś tam kąt zawsze pokazuje ten sam kierunek co ten sam kąt plus jakaś tam wielokrotność. 2 π wielokrotność dodatnia lub ujemna, także ten zakres kątów od 0 do 2pi, bez 2pi nam wyczerpuje wszystkie możliwe kierunki, w jakich moglibyśmy się zwrócić. To są właśnie współrzędne biegunowe r i φ. I teraz jaki jest ich związek ze współrzędnymi x, y? No zauważ, że tutaj mamy taki trójkąt o bokach równych xp i yp, natomiast tutaj mamy przeciwprostokątną, tu mamy trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna wynosi właśnie r. W związku z tym możemy stwierdzić, że współrzędna x tego punktu P to jest jego odległość od początku układu współrzędnych razy cosinus od tego kąta, który mamy tutaj. No dobrze, natomiast współrzędna y tego punktu, no to zauważ, że to jest r razy sinus kąta phi. No i coś takiego, takie relacje są prawdziwe. Oczywiście nie tylko tutaj w pierwszej ćwiartce, gdzie x i y są większe od zera, ale również we wszystkich pozostałych. No dlaczego? No jeśli sobie narysujemy, no to tak, funkcja sinus zachowuje się tak, a funkcja cosinus zachowuje się o tak, mniej więcej, no i widzimy, że także w tym zakresie obie te funkcje są dodatnie, r jest dodatnie, x i y jest dodatnie, dobrze. W tym zakresie funkcja sinus jest dodatnia i y jest dodatni. A funkcja cosinus jest ujemna i x jest ujemny. Tak, w kolejnym funkcja sinus jest ujemna i y jest ujemny i funkcja cosinus też jest ujemna i x jest ujemny. No i w tym ostatnim zakresie, o tutaj funkcja sinus jest ujemna i y jest ujemny, jesteśmy poniżej osi. Funkcja cosinus jest dodatnia i x jest dodatni. Tak więc nie tylko w sytuacji, kiedy tak jak tutaj jest sens mówić o trójkącie i o długościach boków, ale w całym zakresie kątów od 0 do 2pi taki związek również dobrze nam określa znaki. No dobrze, wiemy już jak x zależy od r i fi i jak y zależy od r i fi, ale to jeszcze nie wszystko. Możemy sobie określić też odwrotnie, jak r zależy od x i, y i jak fi zależy od xy, bo możemy potrzebować przekształcenia odwrotnego. W przypadku r jest dosyć łatwo stwierdzenia Pitagorasa widzimy, że r kwadrat to jest x kwadrat plus y kwadrat, a wobec tego samo R to jest pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. R jest zawsze dodatnie, bo jest odległością, więc tutaj bierzemy pierwiastek ze znakiem plus, natomiast z kątem fi Rzecz ma się następująco. Tutaj z tych wzorów widzimy, że x przez r to jest cosinus fi, y przez r to jest sinus fi. Tutaj oczywiście to dzielenie możemy wykonać dla r różnego od zera, ale żeby to r wyeliminować, możemy albo podzielić to przez to, mamy y przez x, to się równa sinus przez cosinus, czyli tangens kąta phi, dla x -a oczywiście różnego od 0, albo możemy podzielić to równanie przez to, x przez y to się równa cosinus przez sinus, czyli kotangens Twi to można zrobić oczywiście dla y różnego od 0, czyli dla wszystkich punktów, na których y jest różne od 0. A następnie możemy jedną z tych funkcji odwrócić, czyli na przykład arkus tangens, czyli taki kąt, którego tangens wynosi dokładnie tyle, dla x różnych od zera, lub arkus x przez y dla takich punktów, gdzie y jest różny od zera. Czyli jak widać dla wszystkich punktów, dla wszystkich wartości x, y można wyznaczyć właśnie wartość fi z wyjątkiem punktu 00. Można się umówić, że dla punktu 0,0 kąt fi jest. Po prostu tak się umawiamy, że wynosi 0, on według tych wzorów nie jest dobrze określony, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ jest to punkt, który nie leży w żadnym kierunku w stosunku do, do siebie, on nie wyróżnia żadnego kierunku tutaj w przestrzeni, dlatego nie powinno nas to martwić, że się nie da określić w kąta fi. Tutaj mamy tak zebrane te definicje. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że w przypadku współrzędnych X i Y. Jak i w przypadku każdych współrzędnych, możemy sobie rozrysować na płaszczyźnie taką sieć linii. Wszystkie punkty znajdujące się na danej linii mają tę samą wartość x -a i y, czyli współrzędne x, y nam zadają taką oto prostokątną siatkę. No i teraz w oparciu o tę siatkę, czy tak po prostu, żeby może było łatwiej sobie wyobrazić, możemy określić tak zwane wersory. Wersory to są takie wektory o długości. Równe 1, ale tak, wersor EX to jest taki jednostkowy wektor, który pokazuje kierunek, w którym narastają współrzędne X, kiedy współrzędna Y pozostaje stała, czyli leżą stycznie do linii siatki EY analogicznie pokazuje, jak narasta współrzędna Y wzdłuż linii, wzdłuż której X jest stałe. No i łatwo zauważyć, że gdzie byśmy nie stanęli, to te wersory będą w układzie prostokątnym, w układzie XY będą wyglądały dokładnie tak samo. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku współrzędnych biegunowych. Zobaczmy. Mianowicie tak, jak wyglądają w przypadku współrzędnych biegunowych takie właśnie linie, wzdłuż których któraś współrzędna jest stała. Po pierwsze, mamy linie, wzdłuż których r jest stałe. No i to są okręgi. No, takie okręgi to są zbiory punktów o tej samej wartości r. Kiedy poruszamy się po, po okręgu, no to współrzędna r nam się nie zmienia. No a linie, wzdłuż których jest stały kąt fi. zrysuję ich tylko kilkach. O, i widzimy teraz... Że po pierwsze już nie mamy takiej prostokątnej siatki, tylko mamy taką pajęczynę. No i teraz takie znowu można wprowadzić wersorę, jak, jak tutaj mieliśmy. Przy czym tak, zauważ, że taki wersor, na przykład ER, czyli narasta nam promień, a kąt pozostaje stały, będzie zwrócony na przykład w tym miejscu w ten sposób, prostopadle do niego, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, będzie zwrócony wersor EFI. W tym miejscu, ale już nawet bardzo blisko, tuż obok, ale na przykład stańmy nawet tutaj. Ten wersor ER będzie zwrócony tak, a Fi będzie zwrócony inaczej, czyli w sąsiednich, nawet bardzo bliskich sobie punktach, te zestawy wersorów będą ustawione nieco inaczej, a nie wszędzie tak samo jak tutaj. To jest cecha właśnie współrzędnych krzywoliniowych. Widzimy, że tutaj jest częściowo krzywoliniowy, bo mamy też linie proste, ale mamy linie krzywe, czyli okręgi. I w takim krzywoliniowym układzie współrzędnych już nie będziemy mieli tych wersorów wszędzie takich samych, tylko w sąsiednich punktach będą one się nieco od siebie różnić. No dobrze, najprostszym przykładem, i to takim, do którego już wielokrotnie się odwoływałam, jest po prostu okrąg. Okrąg charakteryzuje się tym, że są to po prostu wszystkie punkty tak, niech to będzie jakiś promień R duży których współrzędna R. Ma wartość promienia, on przebiega od 0 do 2 pi. ale możemy też w współrzędnych biegunowych sobie określić jakąś funkcję, na przykład taki kwiatek. Rysowałam odręcznie, więc nie jest on zbyt ładny, ale przypuśćmy, że ok. To jest taka krzywa zamknięta, obiegająca początek układu współrzędnych, i możemy taką krzywą opisać funkcją r od phi. Każdemu kątowi odpowiada jakaś wartość współrzędnej r. No i w tym wypadku, tak jak to narysowałam, to będzie r duże, bo tutaj wystartowaliśmy z r dużego, dodać jakieś r0 razy sinus kwadrat dwóch phi. tak, ponieważ tutaj tu mamy pi drugich i to jest jeden płatek, drugi płatek tego kwiatka. Trzeci i czwarty. No a sinus dwóch fi zachowywałoby się o w taki sposób. No to jak podniesiemy do kwadratu, no to mamy takie cztery wypustki. Tak się da zrobić w przypadku, kiedy mamy dokładnie jedną wartość r dla jednej wartości fi. Natomiast gdybyśmy mieli na przykład spiralę już taką, no to wtedy musielibyśmy powiedzieć, jak r zależy od czasu. Najczęściej w przypadku spirali to będzie po prostu jakiś jednostajny wzrost wartości r, no i fi od czasu również narasta jednostajnie. Tutaj startowaliśmy w punkcie 00, 0. wówczas to wygląda. Tak? no i widzimy, że w tym przypadku tutaj Fi po jakimś czasie przekracza wartość 2Pi, ale to oznacza, że po prostu ponownie znajdujemy się w tej samej wartości współrzędnej Fi, co wcześniej tutaj po prostu możemy wielokrotności 2 pi zignorować, Już one nam po prostu mówią o tym, który raz otaczamy punkt 00. Myślę, że to już dobra pora, żeby zakończyć. Współrzędne biegunowe są bardzo ciekawe i bardzo potrzebne. Mogą ci się przydać w kontekście matematyki, analizy matematycznej, ale ja będę o nich mówić w kontekście fizyki, a konkretnie w kontekście ruchu po okręgu. Ponieważ ruch po okręgu jest to ruch, w którym jedna ze współrzędnych biegunowych, czyli współrzędna R, jest stała, dlatego te współrzędne są właśnie bardzo przydatne do opisu ruchu po okręgu. I o tym zamierzam mówić w kolejnych filmach. Do usłyszenia!